Witam Was serdecznie i chciałbym z Wami porozmawiać dzisiaj na temat zmian, na temat odpuszczania. W sumie te dwa tematy, zmiany i odpuszczanie. Ostatnio oglądając wiele ciekawych wywiadów, wykładów, zrozumiałem jedno, że odpuszczenie wygląda trochę inaczej. To nie jest tak tylko, że mówimy sobie, że odpuszczamy tego, żeby nie mylić tego z przebaczeniem. Powiemy sobie odpuszczamy, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale to rzeczywiście musimy odpuścić. Odpuścić sobie, ludziom. Odpuścić tylko dlatego, żeby nie krzywdzić innych, ale i siebie nie krzywdzić wtórnie. Bo jeżeli nas skrzywdzono i nie odpuścimy, wracamy myślami do tego skrzywdzenia po raz kolejny i po raz kolejny, to za każdym razem krzywdzimy siebie. Krzywdzimy siebie wtórnie. To jest bardzo proste, jeżeli chodzi o zrozumienie tego. Bo przeżywając to wewnętrznie, tę całą sytuację, i to nie jedną sytuację z naszego życia, skrzywdzenia nas, czy skrzywdziliśmy my kogoś, krzywdzimy siebie wtórnie. Ponieważ wchodzimy w psychikę bardzo głęboko, we wspomnienia tego skrzywdzenia i odnawiamy to skrzywdzenie. Odnawiamy je tak zwanie wtórnie. Dlatego też tak ważne jest odpuścić. A odpuszczenie wiąże się z tym, że nie myślimy o tym. Zostawiamy to tak, jak jest. To skrzywdzenie nas, czy skrzywdzenie innych przez nas, jest już przeszłością. Nie ma w tym żadnej teraźniejszości ani przyszłości. Dlatego tak ważnym jest, aby odpuszczać przeszłość, która już nie należy do nas. Jest też powiedziane, że to, co zrobiliśmy lata temu, długie lata temu, też już nie należy do nas. Bo jakąkolwiek krzywdę, jakąkolwiek zbrodnię popełniliście 20 lat temu, 30 lat temu, 10 lat temu czy 5 lat temu, ta zbrodnia nie należy już do was. To nie popełnił jej ten człowiek, ten, który jest dzisiaj. Dlatego nie warto ciągnąć tego za sobą. Przeszłość nie należy do nas. Przyszłość również nie. Odpuszczanie jest o tyle istotne i tyle ważne, że jeżeli tego nie uczynimy, wracając do skrzywdzenia nas, czy skrzywdzenia tego, które my uczyniliśmy innym, wykończymy stresem własną psychikę, własne serducho i prędzej czy później będziemy zmierzali w kierunku zawału czy innych chorób i po prostu umrzemy przedwcześnie. A śmierć przedwczesna też w sumie nie jest niczym złym, bo to jest jakby po części pójście na skróty. Wygląda to tak, to pójście na skróty, że nie męczysz się do późnej starości, ale o ile jesteś w miarę dobrym człowiekiem i wierzysz w karmę, wierzysz w to,
że kiedy znowu tu wrócisz, nazwijmy to wiarą w kogokolwiek, jakąkolwiek, aby ona była silna, czy będzie to Bóg, Budda, Jezus. Ważne, abyśmy mieli tą silną wiarę i tą pozytywną karmę, abyśmy zbierali. To wtedy ze spokojem podchodzimy nawet do aspektu śmierci. Tak wygląda pokrótce odpuszczanie. Żeby tego nie komplikować w prostych słowach. Jeżeli nie odpuścimy, krzywdzimy siebie, unicestwiamy siebie i stajemy się ludźmi sfrustrowanymi, znerwicowanymi, zgorzkniałymi. Przedwcześnie się starzejemy i przedwcześnie umieramy. Wielu z nas mówi, że ma źle, że jest bardzo źle, że sytuacja, jaka go spotkała, przerasta go. A ja wam powiem, jak kiedyś nawet sam się nad tym zastanawiałem, nigdy nie jest tak źle, żeby nie było już z tego naprawdę wyjścia. Jest na tyle dobrze, wystarczająco dobrze, że nawet dzisiaj celowo usiadłem w tej pozycji, takiej sezab, aby dać wam przykład, że mam tu pod sobą poduszkę niezbyt miękką, ale stopy mam na żywej, twardej podłodze, parkietowej podłodze. I mógłbym powiedzieć, że jest mi źle, bo boli. Ale siedzę i mówię, że jest wystarczająco dobrze. Tak jak mówił to pewien mnich, którego słucham też ostatnio, Brian, już nie pamiętam dokładnie. Sprawdzę jeszcze raz i powiem wam dokładnie jego nazwisko. Prowadzi ciekawe wykłady i ja słucham nie tylko jego, ale i wszystkich innych mędrców, którzy pozwalają mi zrozumieć moją ścieżkę, jaką podążam w życiu i pomagają mi zrozumieć trudne chwile. To oni pomagają mi przetrwać te trudne chwile i zrozumieć, że tak naprawdę nie jest źle. Powiedzenie sobie, że nie jest źle, że jest wystarczająco dobrze, załatwia w sumie wszystko. Odpuszczanie rzeczy materialnych, odpuszczanie tego, że nie masz dobrej pracy, wystarczającej dobrej pracy, że nie wystarczająco dobrze nie zarabiasz, odpuszczanie tego. Każdy z nas powinien wiedzieć, że w tych przemianach, o których chciałem też mówić, zmianach, jest coś takiego, że nie zawsze będzie źle, ale też nie zawsze będzie dobrze. Czyli jeżeli dzisiaj jest źle, może będzie źle jeszcze rok, może 2 lata, może 3, nawet 5. Ale wiemy o tym, że w życiu wszystko się zmienia. W całym wszechświecie wszystko się zmienia. Więc ta sytuacja zła też ulegnie zmianie. A jeżeli sytuacja zła ulega zmianie, co się wtedy dzieje? Nadchodzi ta sytuacja dobra. Jest dobrze. Będzie dobrze też do pewnego czasu i za jakiś czas, za rok, za 2, za 3, może wcześniej, będzie znowu źle. Umiejętność zrozumienia, czym są zmiany, przemijanie, umiejętność pogodzenia się z tym i brania tego życia takie, jakie jest, uwalnia nas z stresu, uwalnia nas od zmagań, szarpania się z tym życiem, walki z tym życiem. Uwalnia nas od tego, abyśmy nie stali się zgorzkniali, nie zestarzeli przedwcześnie i oczywiście, nawiązując do poprzedniej
wypowiedzi, nie zmarłej przedwcześnie. Dlatego też po moim zrozumieniu tej całej istoty życia w dwóch krótkich takich filozoficznych aspektach, jak odpuszczanie i zmiany, jest to tak proste, aby umieć wyrzec się przedmiotów, umieć wyrzec się nie tylko przedmiotów, ale i oczekiwań wewnętrznych. Oczekiwań od narzucania sobie, odstawiania sobie bardzo wysokiej poprzeczki. Od tego, że inni stawiają nam wysokie poprzeczki. Nie musimy być doskonali i bardzo dobrzy. Bądźmy wystarczająco dobrzy. I cieszmy się z tego, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Wiem też o tym, że jeżeli ludzie, dzisiaj właśnie mówię tylko o odpuszczaniu i o tym, aby było nam wystarczająco dobrze, o zmianach, tak na krótko poruszam te dwa tematy, ale wiem o tym doskonale z własnego życia, tak, z autopsji, z obserwacji i z tego, jak słucham mędrców internetu, tych pozytywnych mędrców internetu, że jeżeli tego nie uczynię, jeżeli wy tego nie uczynicie, stajemy się jednym wielkim, tak jakby nosicielem stresu, przygnębienia. Jeżeli jest nie zrozumiemy prostych praw życiowych. Nasze życie jest jakby złożone i kieruje się pewnymi prawami, tak jak cały wszechświat. Ale są to tak proste prawa, jak dekalog, że jeżeli nie zastosujemy ich, tych prostych praw, bo już nawet tak żyjemy w dzisiejszych czasach, że nie widzimy tych prostych praw, czyli jako jedno z praw odpuszczanie, zrozumienie zmian, że to jest też pewne prawo, że wszystko się zmienia, nasze ciało się zmienia, nasz umysł się zmienia. Dlatego jak wspomniałem, że zbrodnie, której się dopuściliście 20 lat temu, nie zrobił tego ten sam człowiek, który jest tu dzisiaj, czy ty z tamtej strony kamery. Był to inny człowiek, ponieważ wszystko się zmienia. I zmiany, jakie nastąpiły w waszym ciele i umyśle, jesteście na tyle ewoluujecie taką ewolucją wewnętrzną, bo wszystko ewoluuje dookoła, ale i wasz umysł również, że jesteście już zupełnie innym człowiekiem, inną osobą. Kierujmy się może jeszcze tak, na koniec powiem, nie do końca tak wiedzą, aby nas nie zaślepiała, ale tak zwaną inteligencją emocjonalną. Jeżeli mamy w sobie inteligencję emocjonalną, wtedy naprawdę kochamy, rozumiemy, wyrzekamy się, przyjmujemy, dzielimy się, oddajemy i robimy to wszystko bezinteresownie. Co to jest inteligencja emocjonalna? Czym się różni od takiej inteligencji? Czym się różni od wiedzy, którą jesteśmy często tak napakowani w umyśle, która zaślepia nam to wszystko, że nie widzimy prostych praw życia, które nas otaczają, którymi powinniśmy się kierować. Wytłumaczę to w następnym nagraniu, ale dziś wam powiem, że właśnie dzięki tej inteligencji emocjonalnej, do której dojrzewamy, do której po części dojrzałem ja lub gdzieś mam ją w sobie od dziecka, dzięki tej inteligencji emocjonalnej potrafię kochać świat, ludzi dookoła, cieszyć się z drobiazgów i szybciej staje na nogi, jak przeciętny człowiek po burzy.
burzach życia, katastrofach, które mnie spotkały, trudach, szybciej staję na nogi, szybciej biorę się w garść, szybciej robię z tym porządek, bo przypominam sobie prawa, proste prawa, które towarzyszą mi w mojej ścieżce życia, jaką podążę. Myślę, że to na tyle i zachęcam Was do zrozumienia tych prostych praw i prawd, abyście je zastosowali w swojej ścieżce, którą podążacie przez życie. Wybaczcie mi mój strój. Wyglądam jak jakiś człowiek trenujący jakieś sporty walki, ale jest tak rano, że włożyłem na siebie poranny strój i naszło mnie coś takiego, aby podzielić się z Wami tą wiedzą, bo człowiek też powinien się dzielić nie tylko dobrami materialnymi, tak bez żadnych oczekiwań, tak bezwarunkowo, ale powinien dzielić się też wiedzą. Ale nie taką wiedzą, która jest skomplikowana, która odrzuca ludzi. Takiej wiedzy ludzie mają już dość. Dzisiaj nikt nie chce nic skomplikować. I bardzo dobrze, bo to jest jakby powrót do korzeni. Prostota, którą się kierujemy w naszej ścieżce przez życie, żeby nie mylić z prostactwem. Prostota taka, w zrozumieniu tego wszystkiego, jest najważniejsza dla nas. Jest najważniejsza dla mnie, jak i dla Ciebie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w następnym nagraniu. Tutaj proszę Was o subskrypcję, o lajkowanie, o ewentualne komentarze. Ale w całej swojej skromności i pokorze mówię, że to nie jest najważniejsze dla mnie. Może tylko dlatego mówię o tych subskrypcjach, lajkowaniach czy komentarzach, aby ta wiedza poszła dalej. Bo tak, nie mam w tym żadnego innego celu. Wielu ludzi nagrywa się po to, żeby ich kanał dobrze prosperował, żeby zarabiał, a mi tak naprawdę jest wszystko jedno. Chciałbym tylko dzielić się tak naprawdę od serca. Nie mądrzyć się, nie filozofować, nie komplikować. Dzielić się wiedzą taką, jaką rozumiem. A co z tym zrobisz? Jak to przyjmiesz? Czy się ze mną będzie zgadzał, czy nie? To już jest Twoja sprawa. I naprawdę nie musisz się ze mną zgadzać, bo jestem człowiekiem, który ma też swoje wady i nawet bym nie chciał, nie chcę nawet tego, aby ktoś w 100% zgadzał się ze mną. Potrafię przyjąć krytykę, wziąć ją na klatę, tak jak w pospolitym żargonie to się mówi. I radzę sobie z tym wspaniale. Nie chcę, aby poprzez takie wykłady sam siebie, to co daję, nie chciałbym, żeby poprzez takie wykłady mieć jakieś oczekiwania, czy sam nie umiem tego nazwać, no ale myślę tak, że to co każdy z nas robi, przynajmniej większość, powinniśmy robić bezinteresownie dla siebie i dla drugiego człowieka. Są też rzeczy interesowne, które wykonujemy, czy robimy na co dzień, ponieważ musimy żyć, utrzymać siebie, własne rodziny. Ale tak myślę, że w tych 80% powinniśmy całkowicie na ludzie robić wszystko bezinteresownie.